Halo, halo, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Pomidor, a wy widzicie kolejną sesję z Diddy Kong Racing, zagrajmy wy. Stwierdziłem, że w sumie dzień później sobie nagram dalszą część tej gry, bo czemu by nie. I teraz co, możemy zrobić jeszcze jeden challenge Tarza z tego co widzę. I elegancko, nie? Tak przynajmniej mi się wydaje, że możemy zrobić jeszcze jeden challenge, bo wiem, że się na początku odpalił ten challenge, więc... Dawaj. A, na razie nie chcesz z nami jechać, kurde. Szkoda, myślałem, że chcesz się z nami pojechać, bo wiem, że na początku, zanim odpaliłem nagrywanie, to kurde, on już chciał zaatakować mnie. No ale no dobra, trudno, może innym razem, może pod koniec tej sesji się uda. Dobra, jak widzicie, jesteśmy w świecie zimowym. Zajebiście w sumie. I co? Standardowo, tak jak ostatnio, 4 wyścigi plus wyścig specjalny oraz bosik. Później oczywiście zbieranie silver coinów i takie pierdole, nie wiecie o co chodzi. Dobra, tylko szybko zobaczę jak się to nagrywa. Elegancko, nagrywa się bardzo dobrze, słychać mnie i generalnie nie ma na co narzekać. Tak więc Snowball Wally, zaczynamy od razu z pełnym przytupem. Oczywiście jedziemy tygryskiem Timber, bo jak żeby inaczej. Wszyscy sobie tam jedźcie, a my pojedziemy sobie tutaj. Pewnie jesteście ciekawi dlaczego. Generalnie dlatego, że żucha. Patrzcie co tu mamy, patrzcie kurde jakiego oscypka mamy tutaj. Widzicie jak on się skulił przed nami? Teraz możemy jechać w wyścig, elegancko. Dobra, więc... Czy coś się zmieniło na przestrzeni tego jednego dnia, jak wczoraj nagrywałem Diddy Kong Racing? W sumie to nie. Nie mogłem się w sumie doczekać kolejnej sesji z tej gierki. Dlatego sobie robimy. Przed chwilą w ogóle jestem po nagraniu Coolie World, pierwszego odcinka, gdzie se tam troszeczkę ponarzekałem na YouTube'a. Znaczy troszeczkę ponarzekałem. Trochę tam sobie pogadałem na różne tematy, ale w głównej mierze na temat pewnego twórcy, o którym... Zresztą będzie to na tej Coolie World przedstawione. So, tak zrobiłem luźną pogadankę, bo mam do tego prawo, zresztą każdy ma do tego prawo i nie ma pitolenia, że nie można. No i co, jedziemy sobie teraz kurde w poziom, który ma zajebistą muzyczkę, która w tle se tutaj leci, w mojej opinii. Taka kurde, no mega wciągająca ta jest muzyczka. Jest śmieszna, to na pewno mogę powiedzieć. I ogólnie sama w sobie gra jest po prostu świetna. A ten świat zimowy to jest po prostu kurde picobello, nie? Na moje oczy. To jest dosłownie picobello na moje oczy. I tutaj mamy w ogóle wielkie kule śniegu, które mają oczyska i są przerażające trochę. No ale koniec końców się udało zrobić to na 100%. Znaczy na 100%. Kurde, pierwszy jestem. No to chyba jest fajne, co nie? Tak przynajmniej mi się wydaje. I co tu mogę jeszcze powiedzieć takiego fajnego, co byście chcieli ode mnie usłyszeć? Nie pamiętam szczerze mojego let's playa sprzed 3 lat z tej gierki, ale wydaje mi się, że w let's playu moim sprzed 3 lat, kiedy pierwszy raz podchodziłem do Diddy Kong Racing, to miałem problemy z każdym tutaj z wyścigów. W ogóle fajne jest to, że ogólnie cały ten świat zimowy jest w nocy, a nie za dnia. To mi się też w sumie podoba bardzo, no ale... Jest to całkiem fajny zabieg i szkoda, że czegoś takiego nie było w Crashu Team Racing. Teraz możemy sobie wjechać tutaj, zrobić specjalny poziom. To jest Icicle Pyramid i on się troszeczkę różni od tego pierwszego poziomu, co robiliśmy w pierwszym świecie. Ponieważ to nie jest jakby naparzanka na zasadzie, że będziemy musieli tutaj jajka jakieś zbierać. Tylko tutaj, szanowni państwo, będziemy musieli się napierdalać. To napierdalać sami ze sobą, bo w momencie kiedy stracimy banany, no to przegrywamy, więc to już inne zasady, tutaj już wolna amerykanka się odpierdziela właśnie na naszych oczach. Ta muzyka w tle, kurde, jest bardzo spoko. Obecnie ja i Diddy mamy najwięcej punktów, Conker oraz Banjo mają najmniej, ponieważ stracili 2 bananki, jak mi szkoda, bardzo śmieszne. Więc zaraz zobaczymy, który z nich więcej, że tak powiem, straci. A to myślę, że to już niedługo. To już tylko kwestia czasu, aż na któregoś z nich trafię. Chociaż, o nie, Diddy też zaczął tracić punkty. Elegancko. My sobie tutaj jeździmy. Niestety power slide'ować tutaj w tej grze nie można. Nie ma nawet takiej możliwości. A szkoda, bo to by mogło
troszeczkę urozmaicić gierkę. Aczkolwiek... O, ja też straciłem. Aczkolwiek wiem, że na kontrolerze od N64 no po prostu byłoby ciężko slajdować. Dobra, Banjo ma 4 już bananki. Conker w ogóle tam został spierdolony, więc... Tam elo, trzymaj się ciepło, gościu. Przynajmniej wiem, że przegrałeś, więc... Nie będziesz stanowił dla mnie żadnego wyzwania, chociaż no... Umówmy się, tej... Jakiekolwiek wyzwanie, śmiechu warte, bym powiedział. O, i proszę bardzo. Didi tutaj, kurde, już chciał przyszpanować. O, patrzcie, jak oberwał. Co za, kurde, frajer. Niech on się cieszy, że ja nie miałem rakiety, bo ja bym go, kurde, zniszczył tutaj psychicznie. By była psycha i sitting, tak jak w Coolie World. O, i widzę, że mamy teraz wszyscy, cała, kurde, trójeczka. A nie, dwójeczka. Bo ja tutaj i Didi zostaliśmy już, o proszę. A to ci dopiero, kurde, oscypek został. No to ja sobie będę zbierał teraz te rakiety, nie ma tak łatwo. Co ty, kurde, gościu, myślisz? On będzie mnie teraz szukał, kurde. Śmietnisko jedne. Ja ci się tak łatwo nie dam pokazać. O! Widzisz? Trzeba było nie cwaniakować, gościu. I na co ci to było? Prawie mnie miałeś, ale kurde, widzisz, ja ci się nie dałem. Bo ja nie dam się. Ja teraz zbiorę drugą rakietkę i ci dopiero wpierdolę, gościu. Ta dopiero będziesz miał, kurde, rosół z komunii, ci się odbije. Chodź tutaj. Góry siedzisz. Też tak mogę. Nie ma problemu. Zjeżdżaj w dół tutaj, kmiocie. No patrzcie, jaka to jest patola. Ja pojechałem do góry. A, on jest też u góry też. Gdzie on jest? Ty no, gdzie on spylił? A, tu jest. O ty, kurde. Ja ci się tak łatwo nie dam. Ty nawet nie wiesz, z kim ty tańczysz teraz, gościu. Zaraz zbiorę, kurde, balonik jeden i drugi i będzie, kurde, po sprawie. O. Chodź tutaj, power up, widzisz? Elegancko, patrz jak, kurde, od tylca został zrobiony. Dobrze ci tak. O, leci tarzy. Leci tarzy. Się oczywiście napoję teraz. I co dostaniemy? Amulecik dostaniemy, co nie? Tak jest, amulet Titi. Elegancko, kurde, o to chodziło. Nie żeby coś. O to chodziło, ziomeczku. No dobra, no to tu mamy zrobione, to teraz trzeba kolejny poziom zrobić. Co tu mamy jeszcze? Frosty Village. O, zrobimy sobie ten poziom na początek. Trzeba 9 baloniksów, ale my mamy, kurde, baloniksy zebrane, więc o nic się nie musimy martwić. O, i mamy nawet logo Rare. O, to jest jeszcze lepsza muzyczka. Ej, no ale to, kurde, fajny poziom jest. Ja go fajnie, powiem szczerze, pamiętam. Nie uważałem go nigdy za jakiegoś takiego, za jakiś taki, nie wiem, kurde, głupi poziom. Zawsze go lubiłem, bardzo fajny to był, przyjemny dla oczka poziom. O, Banjo teraz dostaje w pysk. To jest pierwszy. Kto tam jest w ogóle pierwszy, bo ja nie widzę. No zaraz, kurde, się rozprawimy z tym gagatkiem pierwszym. Ale to czekaj ta. O nie, tylko nie te rakiety. Chyba, że to są jakieś samonaprowadzalne. Wtedy elegancko, ale jeżeli to nie to, no to
O Jezu, jeszcze mi się power... To jest coś, czego ja nie lubię w tej gierce, że się te power-upy tak podmieniają. To przyznam, że ja tego nie lubię. Dobrze, że w Crashu Team Racing tak nie ma, że jak masz już jeden power-up, to... choćbyś uderzał w pierdyliard skrzynek, to ci się on nie zmieni. Ale tak szczerze to mówię, no to jest dobre, że co oni zrobili w Team Racing, a... słabe, że tutaj jest, no ale no trudno się mówi. A nie, mamy... możemy mieć więcej baloników. O kurde. A to ty jesteś pierwsza, ty. Gościuwo. O nie, 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 nie. Król może być tylko jeden, ja to będę... Nie, no kurde. O Jezus Maria, już tak w papę dostałem? Ale fajne w ogóle tło z tymi takimi śnieżkami. To mi się podoba bardzo. Znowu ty jesteś pierwsza? O, nie ma tak dobrze, kurde. Na sam koniec, gościuwo, lecisz. O, ten tutaj, kurde, już też chciał przykozaczyć. No ale coś nie pykło. Ale Didi jest pierwszy, zaraz go tutaj też namierzymy. O, proszę, już widzę, że tutaj Ferajna się dobrze bawi. Nie wyprzedza. Aha, zaraz zobaczymy, kto tutaj będzie się śmiał. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni, pamiętajcie, kurde. O Jezus Maria. Ale ten przynajmniej w papę dostał. Burza idzie, kurde, słyszycie to? Chociaż nie, wy tego nie słyszycie, ale ja to słyszę, kurde. Burza idzie dzisiaj, ojejku. Co ja zrobię? Przecież burza jest straszna. Co to będzie się działo, kurde? Ale mi ten spad skrzypi, ja pierdziulę. To już lepiej, kurde, zrestartować, bo i tak dupa z tego wyjdzie, zbita. W ogóle, czy mam wrażenie, że jak restartujemy wyścig, to muzyka się nie restartuje, tylko leci sobie dalej? Mi się trochę wydaje. Ale wiecie, mi może się wydawać dlatego, że mam trochę ściszoną gierkę, tak więc wy głośniej ją słyszycie niż ja. Ogólnie filmik wiadomo, że jest głośniejszy. Ja z kolei jak teraz mówię tutaj z wami, to... znaczy mówię do was, to w zasadzie... ja trochę bardziej ściszoną muzyką gadam, dlatego że, no wiecie, ja nie chcę mieć akcji, że po prostu... będę miał na równi siebie i grę i potem nie będę wiedział, co ja mówię, nie? To jest takie bardzo częste, jeżeli chodzi o mnie, że się bardzo szybko dekoncentruję, jeżeli mam coś na równi, głośno. Myślę, że to nie tylko ja tak mam, myślę, że to wiele osób tak ma, ale no nikt się oczywiście nie przyzna, no bo po co? O, spróbuj mnie wyprzedzić tylko, gościu. A? Jedziemy na równi. I co teraz? A? O nie! Nie, 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 nie. Tak to się bawić nie będziemy. 10 bananiksów. To jest ostatnie okrążenie, teraz to tu trzeba tu się, kurde, skupić. O, patrzcie, widzicie, kurde, jak ładnie przydriftowałem. Elegancko, kurde. Nie trafiłem w boosta. To może mnie kosztować. Ale w tego trafię już. O, widzicie, ja nadrobiłem. O, widzicie, kurde, myślałem przez chwilę, że
Zostanę pociśnięty i będę tak kurde leżał jak taka brudna szmata od kibla. A się okazało, że jednak nie. Okazało się, że jednak to ja im kurde pokazałem, gdzie raki zimują, tacy jak oni, więc elegancko wciul. Może troszeczkę się jeszcze zmniejszę, tak delikatnie, o. Tak myślę, że żeby facecam też nie był za wielki, ale myślę, że w takich rozmiarach jak będzie, to będzie elegancko. Chyba, że dam siebie normalnie tutaj, a nie będę się unosił jak kurde jakiś cymbał. Dobra, no to możemy jechać dalej. Mamy już dwa poziomy, w sumie trzy zaliczone, bo Battle Arenka też. Teraz został Everfrost Peak oraz Walrus Cove. Dobra, to zróbmy to najpierw. To widać, że to jest jakiś kurde chyba łatwiutki poziom. Ty, to jest latający poziom. Ty, ta muzyka już leciała. Halo, co to są za ten... Co to za podpierdzielenie soundtracku, kurde. To już leciało. Halo, weźcie, zmieńcie płytę lepiej. Co to ma być za podpierdzielanie soundtracku od samych siebie? No co wy, kurde, plagiatujecie samych siebie? Ej, co to ma znaczyć? Co to ma, kurde, znaczyć? Co to mi się nie podoba już. To już, kurde, jest godne potępienia. A nie, kurde, co to ma znaczyć? Ej. Ale mimo co, kurde, muzyczka jest fajna. Mimo co jest fajna, fajnie, że sobie leci. To mi się ogólnie podoba. Ale mogłaby inna polecić. Wydaje mi się, że jakby dali tutaj taką jakąś oryginalną, taką zrobili pod ten poziom, taką nutkę, to jestem pewien, że mogłaby, no kurde, serduszko podbić. O, patrzcie jakiego speeda mam. Ani kurde, zobaczcie jak są daleko, no co to są za downy po prostu. Widzicie, ja w ogóle nawet nie powinienem w tego boosta wjechać, a wjechałem w niego. Bo ja przecież go przejechałem, tego boosta. Czy to nie powinno mi się w ogóle udać, a się udało? To mam takie, widzicie, szczęście. To jest takie szczęście na zasadzie, że elegancko. O, mamy podwójne turbo. Balonika mi się nie udało zabrać, trochę szkoda, rip. Rip tak zwany trochę wyszedł. O, i elegancko. Jestem ciekaw, kto był za mną, pewnie Didi, znając życie. Najgorsze w sumie będzie to, że będziemy jeszcze te plansze widzieć dwa razy, bo potem będziemy mieli jeszcze te trophy challenge, nie? No ale no niestety. Trzeba będzie się zmierzyć. Może jeszcze coś dzisiaj sobie na dramaturga nagram w sumie, bo nagrałem już tą kulę World, nagrałem to i teraz jeszcze może coś na dramaturga nagram i będziemy mieli z głowy w sumie i będę mógł się cieszyć, bawić i radować. Dobra, to tu mamy tak, Frosty ten, no to został ostatni poziom, kurde, Warless Cove. Ciekawe, czy to jest drugi poziom, bo nie pamiętam. Nie, to nie jest długi poziom. O! To jest, to była moja ulubiona nutka, jak pierwszy raz grałem w tę gierkę. Tu przyznam się bez bicia, że to była moja ulubiona nutka i w sumie nawet nie mam czego się wstydzić, bo każdy z nas ma coś takiego, że jak odpali jakąś gierkę, to jest jakiś soundtrack lub muzyka, która przypadnie do gustu, więc nie rozumiem, co ten komentarz miał na celu. A tu widzieliście znowu Rare i Nintendo. Kurde, no dobra, rozumiem, że Rare i Nintendo zrobiło Diddy Kong Racing. Czy naprawdę musimy ich na każdym kroku reklamować? No bez przesady już, no. To takie trochę, no to jest to, co poruszałem poprzednio, że jakby rozumiem, że no... To sobie wyobraźcie teraz taką sprawę, nie? Skoro powiedzmy pojawi się ktoś, komu to będzie na przykład przeszkadzać, że ja na to narzekam. Okej. To analogicznie, wyobraźcie sobie, że skoro Naughty Dog się tak inspirowało bardzo tą produkcją zasną, no to wyobraźcie sobie, jakby Naughty Dog poszło właśnie o coś takiego, że w sumie Crash wyszedł na PlayStation, no to będziemy dawali logo tego Sony PlayStation albo logo tego Naughty Dog, nie? Żeby tak, wiecie, podkreślić, że o, patrzcie, kurde, flexujemy się do samych siebie.
bo wydaliśmy bardzo fajną gierkę, nie? Generalnie. Wiecie, o co chodzi, nie? Albo zrobię jak Tygrysek, tak się zaśmieje, jak on, czyli... Kurde, no nie wiem, może jestem w stanie naśladować Tygryska z Kubusia Puchatka. To zawsze marzyłem, żeby być jak Tygrysek z Kubusia Puchatka, taki kurde wieczny, pełen energii, mieć wywalone i tak dalej. W sumie gramy jednym tutaj Tygryskiem, ale to nie jest Tygrysek z Kubusia, tylko to jest Tygrysek z Diddy Kong Racing. Tygrysek Timber i ratujemy jego wyspę, Timber Island. Albo jego zbiór wysep, no bo w sumie to jest tak jakby zbiór wysep, ponieważ tutaj w każdej wyspie jest boss, który został opętany przez Whispiga, ulanego świniaka, który kurde myśli, że jest zajebisty, a w rzeczywistości to jest Pała de Hombita, więc no, widzicie, z czym mamy do czynienia. Dobra, dawaj mi balona, kurde, nie pierdol farmazonów, tylko dawaj balona. W ogóle jest ciekawostka, nie wiem czy wiecie, ale aktorzy głosowi w tej gierce, ci co dubbingują oczywiście pokroju tarzy i tak dalej, to są Brytyjczycy, ponieważ to jest brytyjska gra, wydana przez brytyjskie studio. O, ktoś z was to wiedział? Nie wiedzieliście nawet, więc widzicie, dowiedzieliście się czegoś nowego ode mnie. Ja to zawsze lubię was zaskakiwać informacjami. No i mamy śmiecia. On się tak śmieć, tak naprawdę on się śmieć nazywa, ale nie, w rzeczywistości to jest Bluey, czyli kurde, widzicie, z kim mamy do czynienia teraz. No, on lubi bardzo fal startować, jak widzicie. Śmietnik jeden, wie, że przegra i od razu fal startuje. Jego kurde krzywa morda jest nad tą jaskinią. Współczuję, kurde. Współczuję, że masz taki kompleks samego siebie. No, wiesz, Bluey, to da się leczyć, jakby co. Tylko to trzeba chcieć. Pierwszy jakby wyścig z nim nie jest taki trudny, ale drugi jest trudny w chuj, ponieważ on bardzo przyspiesza i trzeba wykonać, przynajmniej jest bardzo rekomendowany glitch właśnie z fal startem, żeby właśnie przy fal startować, żeby on nie miał możliwości was jakby przegonić. Aczkolwiek wiem, że mi się to udało bez fal startowania go kiedyś tam pokonać, jak robiłem właśnie tą serię w 2018. Więc to wszystko jest możliwe. Na razie to sobie tak na luzie jadę, bo łatwo jest go wyprzedzić, ale zobaczymy, co będzie potem. No i elegancko. Jestem pierwszy, a ty tam chuj ci w dupę, gościu. Brzydko mówiąc. No i co teraz mi zrobisz? Okej. Dobra, czyli trzeba 8 silver coinów zbierać. Okej, fajnie, fajnie, dzięki. Nie musiałeś mi tego mówić, bo to nie interesuje mnie za bardzo. No i dobra, no to co, teraz robimy te same poziomy, tylko z tą różnicą, że od razu robimy sobie silver coiny, nie? Nie trzeba patrzeć na tą pokazówkę, bo my wiemy, jak ten poziom się prezentuje. Tylko teraz musimy, wiadomo, być pierwsi i mieć przy okazji te wszystkie silver coiny. Ja niestety nie pamiętam, gdzie są wszystkie te silver coiny, więc to może być poziom, który mi będzie sprawiał problem mały. Aczkolwiek teraz, patrząc na lokalizację ich, to myślę, że to będzie bułka z masłem. Bo sobie mniej więcej szybko zapamiętam, co i jak. Tu byłem nawet na końcu, jak widzieliście. Mamy już nawet zebrane. W ogóle nawet nie trzeba trafiać w ten hitbox, bo i tak grać już od razu zalicza go jako zebranego. Wystarczy po prostu obok niego przejechać. Więc easy. I tam chyba był jeszcze jeden po prawej stronie. No, final lap, kurde. Pierdolnijcie się w dekiel, a nie w final lap. Jak ja mam teraz to zrobić? O, tu jest. Ten ostatni, widzicie? Ile czasu ja straciłem? A kurde, ja pierdziulę, ale
dużo czasu teraz straciłem, bez kitu. Ale przynajmniej pierwszy zaczynam. Najpierw tu polatę. A co? O, będę miał takie turbo teraz. Patrzcie, jak kurde, jestem rozpędzony jak rakieta, nie? Teraz mamy już 5 zebranych, więc brakuje nam tylko i wyłącznie 3 monetek, więc trzeba ruszyć w tę stronę. Ta po prawej tam będzie monetka, prawda? To ją zebrałem, nie żeby coś. O, jestem pierwszy. Ale fajnie. O kurde, Kurde, ja pierdzielę, ale miałem możliwość teraz wygrania tego, ale to spieprzyłem koncertowo. O Jezus Maria, najgorzej. Jak ja tego nie lubię w tej grze. Ty masz taki cień szansy na wygraną, a i tak potem gra powie, nie no, w sumie elo, kurde, zdymałeś, nie? Powtarzaj od zera. Wiemy, że to lubisz. Wiemy, że to chcesz. Dlatego będziesz powtarzał od zera, bo jesteś jedno wielkie zero. Oj, tam pamiętaj, że jest po prawej. Musiałem sobie obadać teren. A tu zaraz, kurde, zrobię tak, że ja zbiorę zaraz niebieski balonik i kurde skończy się dzień dziecka. Albo zielony jak teraz. I dam dupę po prostu. O Jezus Maria. Jezu, tutaj silver coiny to już widzę, że będzie, kurde, niezłe mordobicie z nimi. Srebrne monetki, kurde, zachciało się im robić srebrnych monetek, kurde, zachciało się robić let's playa z Diddy Konga, nie? No zachciało się, no i dlatego się robi ten let's play, no proste. Ale przynajmniej widzicie moje próby i błędy, tak więc sami możecie sobie wywnioskować, jak bardzo łatwa jest ta gierka. Dobra, więc tam będzie po prawej ostatnia moneta, więc easy. A nie, mamy wszystkie zebrane. To easy. To teraz to ja mogę, kurde, być władcą tego. Władcą... O Jezu, nie. Patrzcie, jak go, kurde, porobiłem śmietnika. O nie, śmietnik mnie dogonił. O nie, tak ze śmietnikiem to my się bawić nie będziemy. Elegancko, jestem pierwszy. Tam, kurde, spierdalaj do tego, do bagna, nie? Krokodylu jeden. Dobra, to zostały nam 3 poziomy. Konfrontacja znowu z Blueim i lecimy, kurde, z Trophy Race'em i wtedy kończymy świat numer 2, ale elegancko, fajnie, kurde, szybko idzie w miarę. Snowball Wally. Dobra, to zrobione. A to jest dopiero pierwszy poziom, o kurde. Everfrost Peak. To jest to, dobra, ten lotniczy. No to może być. To może być proste. Patrzcie, kurde, jaka muzykocepcja. Jeszcze raz przechodzę poziom, w którym ten sam soundtrack leci, nie? Nie zebrałem tam monetki. O, to niedobrze, to niedobrze.
O, tam u góry i na dole jest, więc no powodzenia dla tych, którzy by chcieli zebrać dwie monetki w tym samym czasie, nie? No, to jest, kurde, mało wykonalne. Mało wykonalne mam na myśli, że prawie w ogóle. Praktycznie wcale niewykonalne. O, tu mamy monetkę. Zbieramy. O, i elegancko. Teraz tam na dole została i mamy z głowy. O, kurde, ty, patrzcie, jakie turbo będziemy mieli. Ho, ho. Teraz to dopiero damy, kurde, palnik. Jezus Maria, jakie turbo, ty, gdzie ja jestem w ogóle? Co jest, co się dzieje tutaj? No, final lap, no to tyle to ja też wiem, wiesz? Nie musisz mi o tym mówić na głos, bo ja wiem, spokojnie. Taki swoisty spokój w tym let's play jest, nie? A to spokojnie, to się niedługo skończy. Jak dojdzie trzeci czy tam czwarty świat, to dopiero się w majtki zesram, jeżeli chodzi o ten poziom trudności. Więc to wy się martwić nie musicie, jeszcze nie raz będziecie słyszeli mój płacz w tym let's playu. Ja was tylko chcę, tak wiecie, pomalutku przygotować, nie? A teraz wlecimy w turbo, o. Patrzcie, kurde, podwójne turbo, elegancko. O, jeszcze, kurde, w choinkę przyrżnąłem. Fajnie, fajne w sumie święta w sierpniu, nie? Żeby coś, bo ja to nagrywam 19 sierpnia, czyli dzień po wczorajszej sesji, więc będzie taka mała sesja nagrana na zapas. Niestety jutro już tego nie mogę zrobić, bo jutro już wyjeżdżam. Ale może przy jakiejś wolnej chwili się coś nagra. Kurde, ważne, że dwie sesje na zapas mam zrobione, więc to się liczy już. Jak nie wiecie, co się liczy, to się liczy szacunek ludzi ulicy, jak to mawiałem. Warlus Cove. Dobra, zróbmy ten poziom, a ten krótszy zostawmy sobie na sam koniec. No, i lecimy z jeszcze lepszą muzyczką. Ale szybko te balony się regenerują, tak patrzę. Tym skrzynkom z Crasha to trochę im zajmowało regeneracja. Ale no, tutaj to tak, przyznam, że no całkiem wpyte. To mi się podoba. Oj. Nie, no nie chciałem tego zdobywać. No to jest właśnie problem z tą gierką, że kurde, zbierzesz inny balon i już ci restartuje się power up. Bez sensu. W mojej opinii. Tak bez sensu totalnie, nie? A na co mi teraz ten magnes, jak ja, kurde, ten magnes to sobie mogę w dupę co jedynie wsadzić i sobie przyczepić i bawić się, że o, patrzcie, mam magnes! Wiecie, o co chodzi. O, teraz mamy przynajmniej większe turbo. Spróbuj mnie wyprzedzić jeden z drugim, zaraz ci. O, tu widzę, że mamy kandydanta, który chce mnie wyprzedzić. A ja teraz będę miał purpurowe i co mi zrobisz? Ja zaraz, jak ja wystartuję z rakiety, to kurde się w majtki posrasz. O, tam mamy. Dobra, będę pamiętał, że za drzewkiem jest. Czyli będę musiał teraz normalnie przejść tą planszę, żeby kurde zebrać ostatniego silver coina. Oj, nie mogę pojechać skrótem. Zapamiętaj, mózgu, nie jedź skrótem. To muszę sobie tak wpoić do bani, żeby nie było, że powiem co innego, zrobię co innego i dupa będzie z tego. Turbo sobie na kryzysową sytuację zostawię, aczkolwiek w turbo boosta to już wjechać mogę, nie ma problemu. Albo w turbo pada. Ale ja na to wolałem zawsze turbo boosty mówić. O nie, dobra. Elegancko, dobra. Szybko, nikt mnie nie wyprzedza. Jadę prosto przed siebie. Elegancko, kurde. A kto był za mną? Nawet nie widziałem. Ale podejrzewam, że albo Didi, albo kurde któryś z tych przychlastów, którzy mnie chcieli dorwać i chcieli mi krzywdę zrobić. Ja bym płakał wtedy głośno. By się skończyło wtedy. Ja bym tak płakał, że no, żeby mnie kurde na drugim końcu Polski słyszeli. Dobra, więc
Frosty Village został tylko, więc lecimy z pierwszym poziomiksem. Tak? Pierwszym? Nie, to nie pierwszy. A, dobra, no to ten poziom zostawiłem na koniec. A, zapomniałem o nim, ja myślałem, że go zrobiłem. A, tam są na dole. To tutaj, te silver coiny to chyba łatwe są. Tutaj akurat. To się, no w każdym z tych poziomiksów są łatwe, no ale kurde, no tutaj to wydaje mi się, że to takie totalnie łatwe. Ale żeby nie było, pozbieram ich chociaż tutaj trochę w tym pierwszym okrążeniu. Ej, no kurde, co za syf, ale syf teraz zrobiłem. Ja też zrobiłem trochę syf. I to nie taki syf w pokoju, tylko syf ten. To nie zebrałem, nie? Ale syf. Oj. To mnie będzie kosztowało sporo, ale trudno, no. Za błędy trzeba płacić. Ja przynajmniej tak zawsze nauczony byłem. Dobra, jeszcze 3 zostały. O Jezu, ale monotonnie to było. Oj. Teraz ostatni, gdzie jest ten ostatni? No i co mi z tego, kurde, że ja przyszedłem wycik, skoro jestem drugi, to tam mogę sobie dnie w dupę się cmoknąć. Został mi tylko jeszcze ten wyścig, powtórka z Frostim i Trophy Challenge. I to będzie tyle. To będzie tyle z tej sesyjki. Ja się jeszcze okaże, że te odcinki będą krótsze niż mi się wydawało, nie? Bo tak trochę będę zwałem miał, nie? Się okaże, że te odcinki będą, nie wiem, nie miały po godzinie, tylko po 50 minut raptem wszystkie będą miały. Chociaż... Umówmy się, ja już znam na tyle siebie, że ja wiem, że teraz to może i będą oba miały po 50 minut, przy dobrych wiatrach oczywiście, ale od trzeciego świata albo od czwartego się zacznie Saigon, się wtedy skończy, kurde. Okej, elegancko. Teraz jeszcze 2. One były po lewej chyba. Albo po prawo? Po prawo był 1. Co ja żem odwalił? O Jezu. Tu jest po lewej jeszcze, ale tego to też nie zbiorę. To elegancko, nie powiem, że nie. Final lap, elegancko, tylko szkoda, że dopiero teraz, a nie wiem, czy w ogóle ją dogonię, nie? Tak szczerze. Musiałbym chyba w same boosty wjeżdżać. Takie kurde gówniane power-upy tu będę miał, że to hit jest. O. Jest! Just! O kurde! Dobrze! Ale cię porobiłem! Dobrze! Ale dostałaś w dzban! Oj! Elegancko! Ale dostałaś w dzban, nie? Oj! Aż mi ciebie się żal trochę zrobiło.
No, 21. Teraz będzie bosik znowu. I po bosiku te trophy racy. Dobra, zobaczmy, co teraz będzie nam miał Frosty do powiedzenia. Znaczy Frosty, Jezu, Bluey. Dobra, jedź, kurde, co ty się tak zastanawiasz długo? Ja pierdzielę, Boże święty. O, jego łeb znowu. No, fajnie. O, widzicie? Patrzcie, kurde, co on odpierdala. Co to ma być? O, i teraz ja, kurde, na równi z tobą poleciałem. I co, frajerze? Ja zaraz tutaj czerwony balonik zdobędę i będziesz, kurde, płakał. Dajcie spokojnie, czerwonymi dojadę, nie ma problemu. Oczywiście muszę. Patrzcie, jak spierdolił śmieć. On wie, że kurde w dupsko dostanie, to już ucieka. Frajer. Oj. Ale dostałeś. Dobrze ci tak. Ale śmietnisko jesteś. Oj, gościu. Zaraz cię dogonię, spokojnie. Kurde, szkoda, że nie miałem tego drugiego czerwonego, to bym miał tą samą naprowadzającą. Dobra, dostałeś w dzban, albo w dupsko. Znaczy bardziej w dupsko, no bo w głowę to mu nie celowałem, ale no. Trzeba teraz uważać, żeby nie wjeżdżać w przeszkody żadne, bo on tutaj lubi się ślizgać. Zresztą jak sami widzicie, on się ślizga pest. A jak on się ślizga, to co ja mam powiedzieć? O. Jest! Dobrze! Ale go to trochę spowolniło chociaż. No jeszcze te kule spadają. Patrz, jak go wyprzedziłem. Co za dzban, kurde, śmietnik. O, kurde, ty. Co jest? O nie. Ty. Ty se nie pozwalaj, synek. Ja cię tu wyprzedzam i ci mówię papa, gościu. Jak dostał, kurde, dzbana. Czemu ten boss mi się wydawał trudny? No dar, trafi challenge, no. Goodbye, kid. Elwina, gościu. To teraz będziemy mieli Sherbet Island jako następne. I potem ten... świat zamkowy i Whispeak. O Jezus, to już niedużo nam z tej gierki zostało. To ja się jeszcze wyrobię, kurde, z tymi projektami jednak. O, jak widzicie, tam już ten jest bramatarza, więc elegancko. Dobra, teraz możemy trophy race robić. Wszystkie poziomy od początku do końca. Jedziemy. Trzeba je wygrać. O, ty. Co? Co to ma znaczyć? A tu zaraz będę zbierał te niebieskie baloniki i się skończy, kurde. Nie ma mnie wyprzedzania. Dajcie w ogóle znać, czy mieliście jakieś... wspomnienia z tą gierką, ogólnie z tymi światami. W ogóle, czy też wam ten Bluey sprawiał problem? Bo mi wcześniej, przyznam, że sprawiał problem, ale kurde, teraz to ja go tak trochę bez mydła pocisnąłem. To prawda za trzecim razem, ale kurde, się liczy, nie? Został pociśnięty. Ale kurde, wyleciałem do przodu, oj. Niestety to trochę na moją niekorzyść idzie, bo kurde, oni są już tam na przodzie.
A jak lepiej biedę teraz. Nie, no tak być nie będzie, kurde, ja chociaż drugi chcę być. Jak już mam wybierać, to wolę być na podium. Wolę zaskoczyć swoimi punktami, a nie zniesmaczyć. Oni tu już są. Co oni tak daleko są na tej mapie? Ale mi do dupy poszło teraz, nie? Oj, 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 oj. Oj, 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 ale słabiutko mi poszło teraz. No dostanę mało punktów, ile dostanę? 3 dostałem, o. No ale to teraz trzeba być pierwszym, kurde. Trzeba 9 punktów zgarnąć i już przebić towarzystwo. Teraz to się te kurde tak nie damy łatwo. Co wy myślicie, kurde? A zaraz tu na podium wlecę i się skończy, kurde, dzień dziecka. Poczekajcie, dajcie mi sekundkę. Potrzymajcie mi piwo, którego nie mam na razie. Ale faktycznie komputer szajby teraz dostał, nie? Bez kitu. Saigon się tutaj odpierdziela nie z tej ziemi. O. Trzeba było, kurde, tutaj sprzedać klapsa w dziąsło pewnym osobom. Ja ze skrótem pojadę i pierdzieli mnie to. Nie szczędzę w tych boostach, ale kurde, no na razie to jest jedyny sposób, żeby jakoś się w to podium załapać, nie? O Jezus Maria, o Jezus. To tutaj się odpierdziela do jasnej ciasnej. Jak ja chcę myśleć o podium, to trzeba, kurde, no nie wiem, no oszczędzać te balony. Przede wszystkim niebieskie, bo to jest, kurde, taki turbo, że no. Że hardo. Jeszcze ich wyprzedzę, mówię wam. Jeszcze, kurde, będę na podium. Kiedyś. Dobra, kurde, pierdzielę to, nie? Jeszcze raz zaczynamy. Bo to się... Co jest? Jaki exit? Ej, ja nie chcę stąd wyjeżdżać. Jeszcze. Jeszcze raz, kurde, bo to była jakaś, kurde, kpina. Tak mi się wydaje. No, bo to była kpina. To teraz mi będzie o wiele lepiej szło przynajmniej. Dobra, to o czym sobie możemy tu w sumie pogadać? Jak sobie leci ten wyścig? Porozmawiajmy sobie o tym, jak będziecie spędzali ostatnie dni wakacji. Możecie mi teraz na czacie napisać, jak leci ta premierka. Bo jestem jakby ciekaw waszych ostatnich dni wakacji. Czy macie już jakiś konkret pomysł, żeby przed powrotem do szkoły i takiej, można by powiedzieć, codzienności, to już macie jakiś konkret pomysł, co zrobić za dymy? Tylko nie róbcie dymów jak na urzędniczej, bo trochę przypał będzie, nie? Dymy możecie robić, ale nie jak na urzędniczej, bo to... No to trochę cienko byłoby, gdybyście zrobili tak jak na... urzędniczej. Ciekawe, co zrobi Jim, kiedy wróci do szkoły teraz, we wrześniu. Ciekawe, czego się będzie nowego uczył w szkole. Może fizyki kwantowej, albo nie wiem, jakieś fizyki. Nauczyłby się i by, nie wiem, zaskoczył nas w Gran Turismo na live'ach. Nauczył się, kurde, fizyki
jak opanować, kurde, piruety autem. Nie wiem. O! Ja widzę, że tutaj się, kurde, komuś nudzi, komuś się ząbki nudzą. Chyba za komuś trójząb zrobię. Znowu czwarty będę. Jezus Maria, no co za przypał. Dobra, powiedzmy, dobra, miejmy to czwarte miejsce, miejmy te trzy punkty. Dla mnie teraz nie jest ten, Banjo pierwszy, albo tam Didi chyba. Dobra, teraz widzę, że tak to zaczynamy. Ja na samym starcie, kurde, wjeżdżam tutaj, nie będę pitolił się w tańcu z nimi. Co oni są, kurde, co oni sobie wyobrażają. Jedyna różnica między tym wyścigiem a poprzednim jest taka, że tutaj wszyscy przeciwnicy są w miarę blisko siebie. A tam to był po prostu, no kurde, no, ewenement na skalę światową, nie? O, jestem teraz se pierwszy i widzicie, mówiłem, że jeszcze ich nadgonię! Kurde, oni szybko... O! No ja widzę, że tutaj towarzystwo się nudzi. Oj, bardzo się nudzą. Jestem pierwszy, kurde, ja walczę o pierwsze miejsce, a wy tam, kurde, spać idźcie. Się bawić nie potraficie. O nie, kurde. Czemu te zakręty są tutaj takie posrane, no? Sorry, ja jestem drugi teraz. Nawet nie sorry, po prostu jestem drugi i już. I albo się wam to podoba, albo nie. No proszę was. Chociaż gdybym był pierwszy, to by chyba troszeczkę mi bardziej poprawiło moją sytuację. Ale dobra, zobaczmy, jak będę drugi, to też chyba się nic nie stanie, też sporo punktów zgarnę, punkciorów, punkcików i wjeżdżamy! Pierwszy! Ja jestem pierwszy! Elegancko, kurde, nadrobiłem. No, patrzcie, kurde. Nadrobiłem, wróciłem na podium, tam gdzie jest król. Król jest tylko jeden. Pamiętajcie o tym. Znowu ta sama muzyka leci, oj. Elo? Ja jadę pierwszy. Wy żeście chyba się pomylili, co do tego. Ja tu jestem, kurde, przekoks nad koksem. Współczuję temu, kto w tą oliwę wjechał, czy tam w olej. Whatever, w tą maść kto wjechał. Dobra, ostatnie okrążenie. Pyk. Pyk, zostawiamy tak, niespodziankę. O! A Didi, proszę bardzo, patrzcie, kurde, następny. Ale oni, kurde, są tacy pewni siebie, jeżeli chodzi o wygraną. Oj, nie bądźcie zbyt pewni siebie, bo jeszcze się... wam przykro zrobi. No i elegancko, pierwsze miejsce. 21, dobra, teraz nie może Didi wygrać, bo jak Didi teraz wygra, to kurde, no płakać będę bardzo. Krokodylimi łzami będę płakał. Trofka należy do mnie i tyle wam powiem. O. Dobra,
jest ogarnięte. Uhuhu, tak się bawić nie będziemy. Teraz trzeba w boosty wjeżdżać. Dobra. Kurde, śmietnik jest pierwszy. Ale na szczęście nie, to nie jest ten, Didi. Jak Didi tam będzie na szarym końcu, to ja nie mam o co się martwić. Jeżeli Didi nadrobi, to będę miał w cholerę o co się martwić. Ale na chwilę obecną zbierzemy sobie o drugi balonik. Tego namierzymy sobie tutaj. Elegancko, siema gościu. O, widzę, że mnie gościu wyprzedził. Drugi gościu mnie wyprzedził. Dobra. Byleby Didi teraz nie nadrobił. Tego to możemy, temu możemy na dupie siedzieć. Nic się nie stanie, jak mu usiędziemy na dupie. Elo. Dobra. Teraz git. Oj, nie trafię w boost. Sperdalaj, gościu. Ja powiedziałem ci jedno. To się dostosuj chociaż. Dobra, jedziemy w boost boostem. Elegancko, elegancko. Zobaczmy, kto będzie, kurde, drugi. Dobra, to Didi to już, kurde, tak przegrał, że ojejku, ale mi ciebie szkoda, Didi. Sarkazm nie, oczywiście, że nie. Elegancko, patrzcie, kurde, na to. Ale żeśmy tutaj dali, kurde, popalić, nie? Towarzystwu. Towarzystwo zostało, kurde, zmiecione z planszy. To mi się podoba. To nic tutaj już po nas, tu możemy stąd wyjeżdżać, kurde. Już mamy wszystko zrobione, co mieliśmy zrobić. O, jest i on. Nie, ja nie wiedzę, gdzie on leci. O Jezu. Ja bym chciał jeszcze raz z nim zrobić ten challenge, bo ja nie widziałem, gdzie on leci. Jeszcze raz, dawaj. Ale przynajmniej patrzcie, kurde, morda Whispiga się tak fajna nawet zrobiła. A, nie możemy już. Szkoda. No. Co odsłonię? Okej, okay, jestem. O, macie już pierwsze cięcie przy okazji. Cięcie kosztów. No, jak widzicie tutaj, to już mamy tego Whispiga, który sobie tutaj nam pojawia się na tej billboardzie. No i okazuje się, że kurde, no, jeszcze tylko dwa trophy race'y i będziemy mieli już po nim. Tak więc czas na Sherbet Island. Zajebiście. Ale to jest świat, który sobie zrobimy, że tak powiem, następnym razem. No tu mamy bossa oczywiście. Standardowo ten sam komunikat się pojawia wszędzie. To sobie zrobimy już następnym razem, jak sobie oczywiście wrócimy do tej gierki. Być może uda mi się w końcu ten challenge Tarza zrobić. I wtedy będzie zajebiście wciul. A tymczasem dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to oczywiście łapeczka w górę, subskrypcja mile widziana. Po więcej zachęcam do wbicia na wszystkie socjalne, linki są pozostawione w opisie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Diddy Kong Racing, nie tylko. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu.